Zuzi się właśnie przypomniało, oh, że... no! Wygląda tak dobrze. No. Słuchajcie, tutaj w tej szafie mamy takie jeszcze jedne drzwiczki. Hej koni, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy obecnie niedzielę, piękną pogodę. Wybieramy się do kościoła, a po kościele idziemy coś zjeść, a potem idziemy na małą wycieczkę w okolice. Także serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy vlog. A to moja woda, która się gotuje i zagłusza. Już po kościele idziemy teraz coś zjeść, ale chyba nie pojedziemy na wycieczkę, bo Zuzia się właśnie przypomniała, że ma esej do napisania, także powiedziałam, że zrobimy sobie wycieczkę za tydzień, jak Zuzi po prostu nie będzie. Następnym razem, jak Zuzia przyjedzie, za niecały miesiąc, już będzie wyluzowana, nie będzie musiała się uczyć, bo to już będzie koniec roku szkolnego. Ostatnio robiłam porządki w szafie i wyrzuciłam sporo rzeczy i powiedziałam dziewczynom, że mogą sobie powybierać, co chcą. Zuzia ma ten kombinezon, który miałam kiedyś. Idziemy. Bardzo fajnie wygląda. To jest, tam jest pierożek w tym? Mhm. Ania się przyssała do Sebastiana zupy. Nie. Tomek ma to samo. A ja mam makaron. Z czym? Z krewetkami, z kurczakiem i z warzywami. I z jajkiem chyba też. Mam jeszcze dzielimy jedzenie. Aha. Dlatego tak zamówiliśmy. Aha. A tutaj jak jest w menu warzywa, to jest to chyba im chodzi tylko o tą zieloną cebulkę, bo ja tu żadnych innych warzyw nie widzę. O, rzekiełki. Okej. Okay. Okay. Zuzia, znowu twoje wygląda tak dobrze. Chcesz? Wiemy, że no, nie mam podobne do mnie, nie? Tylko masz na samą wołowinę. Gorące? Taki weekend, dużo się dzieje i nie ma co nagrywać. No, już mamy poniedziałek, że byłam po ćwiczeniach. Przyjechałam właśnie, zrobiłam małe zakupy. Borówki były na brzegu. Wyrysypały się. Oh no! Wyciągnęłam, żeby się nie zgniotły. I... Też są bardzo zgniecione. Nie, są zgniecione. Poza tym to ciasta idą. Tylko żeby nikt ich nie, wiesz, nie nadepnął. Na czym skończyłam? W każdym razie, dzisiaj jest poniedziałek, Zuzię dzisiaj odwożę, ale dopiero po południu. Mamy 10:30, Hania ma jeszcze koleżankę, bo wczoraj została na noc. Dziewczyny dopiero wstają. Ale zrobiłam zakupy. Kupiłam tylko parę rzeczy. W sumie tylko owoce. Banany. Banany, tu borówki, maliny, jabłka. O, kupiłam brzoskwinie w puszce, w słoiku. Bo brzoskwinie pomieszam z jabłkami i borówkami. Zrobię takie ciasto z owocami, z kruszonką. To ten najstarszy chyba mój przepis, który się zawsze cieszy popularnością. Grejpfruty sobie wzięłam, bo tak mi ostatnio brakuje grejpfrutów. I robię jeszcze ciasto. A Zuzia, Zuzia, co robisz, Zuzia? Ptysie. Przepis z Thermomixa? No. Na ciasto. Przepis Thermomixa na ciasto. Fajnie, bo Thermomix od razu podgrzewa, więc nie trzeba stać i mieszać w garnku. Dobra, a ja robię
moje ciasto z owocami i kruszonką. Zostawię Wam tutaj gdzieś link, jak będziecie chcieli. To jest na Zapytaj Anię ten przepis. Spakowana, bo my od rana w kuchni słyszą. Co to masz? Budyń. Budyń? To już drugi budyń. Tutaj już upieczone ciasto, za chwilę je pokroimy. Tutaj już ptysie są z masą budyniową. Tu podgrzałam gołąbki, ale o, tutaj Zusię już zapakowałam na drogę, także to jeszcze musi ochłodnąć i to pakujemy. A teraz jemy, jemy. No. W sumie tylko sos pomidorowy zrobiłam dzisiaj w termomiksie, ale sos pomidorowy jest fajnie zrobić właśnie w termomiksie. Ale tak, a gołąbki robiłam z mieszanego mięsa wołowo-drobiowego. Jesteśmy już spakowane, to znaczy jedzenie spakowane. Zjadłam dwa gołąbki i wyszło na twarzy. Aż się spociłam, takie dobre były. Tutaj Zuzi wzięłam ciasto, jeszcze ciepłe jak widać. Jedne gąbki, drugie gąbki, zupa ogórkowa. Tutaj coś słodkiego. Tam są takie owocowe batony. O, wszystko nic, bo teraz jej nie będzie bardzo długo znowu. A tutaj mamy przygotowane ciasto i ptysie. Ciasto i ptysie dla rodziny chłopaka Zusi, bo jedziemy po niego po drodze. Robię sobie też popcorn na drogę. Jak jadę i na przykład słucham sobie jakiegoś podcastu, to lubię popcorn jeść. Generalnie jestem uzależniona od popcornu domowego. Ach, właśnie. Jeszcze muszę zrobić jedną porcję. Kolejny dzień, jak już widzieliście, posprzątałyśmy z Hanią kuchnię. Hania jest w domku dzisiaj, tylko dlatego, że miała wypadek przedwczoraj. Poparzyła sobie ręce i kolejnego dnia została w domu, a dzisiaj zadzwoniła ze szkoły, że się źle czuje i nie wiem, czy to jest przez to poparzenie deszczowe, miała nawet temperaturę, także nie wiem. Ale co? Hania tam dzielnie pracuje nad zadaniami, a ja wzięłam się za tą szafkę z butami. Już w sumie tak poukładałam tutaj. Parę mamy butów do wywalenia, bo są za małe. I Sebastiana i Hani, bo im najbardziej nogi rosły. Chociaż Hania się już zatrzymała na szczęście. Och, bo ta ilość butów tutaj. Konwersy są na samej górze. Zrobiłam tak, że są konwersy tylko u góry. O, jeszcze mam jedną parę. Chyba nie z tego. Dobra. I klapeczki tutaj. Zaraz pójdę na ogród. Mam nadzieję, że mi się uda podłączyć myjkę. Mamy taką starą myjkę ciśnieniową, którą widzieliście na pewno, bo myłam ją w zeszłym roku. I chcę już umyć porcz przed ganek, przed domem.
I nie wiem, czy mi się uda zrobić jeszcze tył, bo tam są te meble w sumie do wyniesienia, a jest je ciężko wynieść samemu. Więc może poczekam na Tomka i zrobimy to wieczorem. Ale zobaczymy, bo... No zobaczymy też tam. Póki co robi porządek tutaj. Chyba nigdy wam nie pokazywałam tej szafy. To już widzieliście, ale tutaj mam właśnie taki składzik. Tu mam jeszcze szafkę dodatkową na buty. Odkurzacz tutaj wisi. Dodatki do odkurzacza. Tu jeszcze jest High Zero, który jest teraz na razie nieużywany, bo jest ten sprzęt, który uwielbiam. Ale High Zero zostanie, bo High Zero powędruje chyba do pralni na górę. Słuchajcie, tutaj w tej szafie, nigdy wam nie pokazywałam tego, ale mamy takie jeszcze jedne drzwiczki. I tu jest schowek pod schodami. O, akurat papier toaletowy domek wrzucił, ale mam też tam, nie widać, ciemno. Mam tam lampkę, ale muszę ja wejść do środka. Mam tam najczęściej rzeczy takie, które używam albo na imprezy. Mam ozdoby, dekoracje, poduszki na zmianę. To wszystko tutaj sobie wrzucam i wiszę, właśnie widzę, że tutaj wiszą kurtki, które muszę jeszcze pochować, bo to są zimowe kurtki, których jeszcze nie schowałam. Nie wiem, jak to się stało. O, przejdę przez garaż, muszę gdzieś tą myjkę tej wyciągnąć. A Tomek ostatnio zrobił porządek tutaj w garażu. Szkoda, że nie nagrał, bo taki dosyć spory porządek. Też wywalił tutaj wszystko na wejściu, zamontował mi nowy pojemnik. Tutaj mam... Mam moje wiaderko do mycia, a tutaj jest, no nie otworzę teraz, parownica. Trochę jest ogarnięty ten garaż, ale to wiecie, garaż to trzeba na bieżąco, bo jak się używa wszystkiego, to się robi bałagan. Dobra, gdzie jest ta myjka? O, wisi. Tu jest myjka powieszona.
Jak widzicie, jednak udało mi się podłączyć wszystko i ogarnęłam temat sprzątania naszego ganku. Poszło całkiem sprawnie, około 2 godzin wyczyściłam wszystkie meble, podłogę, generalnie nie tylko podłogę, bo i ściany, podłogę i podsufitkę, czego najbardziej nie lubię. Cała ta podsufitka zawsze jest poobklejana pajęczynami, pająkami, robakami. Blech. Najgorzej, jak to potem spada na głowę, no ale cóż, potem prysznic wzięłam i było wszystko okej. Czyściłam tylko i wyłącznie wodą, to nie jest żaden płyn. Tam, jak widzieliście, tylko poduszki popsikałam sobie specjalnym płynem, trochę poczyściłam szczotką i spłukałam je wodą. Nie mam żadnego płynu specjalnego w myjce, to jest tylko woda pod ciśnieniem. Tak się wciągnęłam w to sprzątanie, że już potem nic nie nagrałam. Nie nagrałam też tego, jak to wygląda po, ale obiecuję Wam, że już w przyszłym vlogu zobaczycie, jak ślicznie wygląda teraz przed domem. Dołożyłam nowe poduszki, napastowałam trochę podłogę i w przyszłym vlogu zajmę się z tyłu domem właśnie screenporchem, tamtym dużym kompletem. Mam nadzieję, że uda mi się to powyciągać, umyć. A tu na koniec widzicie już naszego księcia z bajki, który się wystraszył, ale na szczęście schował się w choince. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, taki film z serii Motywacja do porządków. Serdecznie Was zapraszam już na kolejny odcinek, a także jeżeli nie widzieliście, to na poprzednie odcinki, które były tygodniem vlogów. Sporo tego było ostatnio. Życzę Wam cudownego weekendu, całuję, ściskam i do zobaczenia wkrótce. Pa!